Tutaj się urodziłem w jeziorku. To był mój dom rodzinny. Jak już wspomniałem, siedmioro rodzeństwa, 3 siostry, 4 braci. A zatem dom pełen młodości, pełen radości i jednocześnie pełen nauki. Proszę Państwa, jestem uczniem tajnego gimnazjum w Łomży 15 lipca. Dzień tygodnia wtorek. Dzień bardzo słoneczny, ciepły. Wracam z lekcji łaciny od pani magister Mickiewicz ulicą Ogrodową i w pewnym momencie doznaję mocnego uderzenia, czego wcześniej nie zauważyłem. Żandarm, kawał chłopa 2 metry, zaczął wrzeszczeć pizzę na czapki z głowy, na cały regulator, na pół Łomży. Oni byli butni. Oni już byli, czuli się panami. Już latyfundia sobie wyznaczali na wschodzie i na terenach Polski w miejscowościach wyludnienia. To uderzenie było tak mocne, że upadłem, a pod kurzelą, wiadąc oczywiście, wracając z lekcji łaciny, miałem książkę Ab Urbem Condita o założeniu Rzymu. Książka rzędu 700-800 stron i notatnik. W jakimś czasie podnoszę się, a on non-stop mycenał. Był w jakimś amoku narodowym. Zaczyna, próbuje robić rewizję na mnie. Nie wiem, jak to się stało, że tą książkę w jaki sposób ukryłem w brzuchu, ciągnąłem, tam się wytworzyła próżnia. Zaabsorbował to moje ciało tą książkę, bo nie wyczuł. Wrzeszcząc w dalszym ciągu, ponieważ to był dzień targowy, społeczności było trochę więcej, rozpierzchła się, ale poszedł w inną stronę, a ja w kierunku centrum miasta. Ulicą Ogrodową dochodzę do placu Kościuszki na rogu ulicy Rządowej. Stoję i w pewnym momencie widzę samochody ciężarowe, duże, okryte czarną plandeką. Jak zobaczyłem, to wewnętrzny niepokój ogarnął mnie. Niesamowita trwoga, przerażenie. Czułem, że coś się stanie, że to jest tragedia. Po 3 godzinach cała Łomża już wiedziała, że tutaj w jeziorku, w tym miejscu nastąpiło rozstrzelanie. Rozstrzelanie zachodniówków, którzy zostali więźniów całej rodziny, którzy zostali aresztowani w nocy. Szef Wydziału Wywiadu, profesor Lustych, pseudonim Leliwa, też o tym absolutnie nic nie wiedział, o jakimkolwiek przygotowaniu, bo można by było coś poczynić, pewne starania. Zatem to było pełne, dosłownie pełne zaskoczenie. Mój brat Antoni, dobrze znany temu środowisku, nie widzi po godzinie, jak odjechały te samochody, przyszedł na to miejsce i stwierdził, zauważył, że jeszcze te groby się ruszają, że ciało się ruszają, że lekko przysypane ziemią
lekko przyzywany grób. A następnie rozjechany samochodem ciężarowym w jedną i w drugą stronę barbarzyńską. Na wierzchu, na grobie pozostały tylko jakieś opakowania po czekoladzie, tak brat stwierdzał, opakowania po czekoladzie, które otrzymali żandarmi jako premię za wykonanie zadania. No i nabranie siły do dalszych zbrodni. Ale w niedługim czasie po tej tragedii chcę powiedzieć też a priori, że w Niemczech w tym okresie największych zwycięstw według moich odczuć, doznań, obserwacji i analiz prohitlerowskich było 90% kobiet, a 80% mężczyzn. W krótkim czasie, bo 24 sierpnia nastąpiło w Jeziorku dalsze aresztowanie, ponieważ mój dom rodzinny stanowił bazę znaczącą, bazę akowską. Brat Józef, pseudonim Bor, porucznik, żołnierz frontowy, żołnierz AK, który wrócił z frontu 20 października 1939 roku i od razu tegoż samego dnia podjął przysięgę, wierzył się do ojczyzny i jednocześnie odbierał przysięgę od następnych członków tej organizacji. A zatem był dowódcą tego obwodu imieniu Drozdowo. Drugi brat, Stanisław, żołnierz w podczynnej służbie, kapral, pseudonim Karpa. Trzeci brat, Antoni, pseudonim Bruta, również uczeń tajnego gimnazjum przed maturą, w dzień, a w nocy pod Chorążówka. No, siostra Teodora, nauczycielka, znająca dobrze język niemiecki, bardzo aktywna i również szalenie zaangażowana w pracy konspiracyjnej. Ona w stopniu podporucznika w tym czasie, jak nas aresztowano 24 sierpnia, ona była nieobecna. Jak nigdy przez cały okres wojny nie zdarzyło się, żebyśmy znaleźli się niemal wszyscy w domu. Przygotowaliśmy się do opuszczenia domu już w tenże wieczór wtorkowy. To też również wieczór. Szalenie zaangażowana była mateczka jako gospodyni domowa i siostra Maria, które zajmowały się aprowizacją, bowiem wiele osób przychodziło przez nasz dom. Dramat rodzinny wielki. Aresztowany był również Gałązka, wspaniały żołnierz, sołtys w wydziale wywiadu. Wspaniali byli również kowalewscy. Trzy osoby, raz ojciec i dwóch synów, również Jana Marchewka, oni wszyscy już nie żyją. Ta grupa, o których wspomniałem, została aresztowana, osadzona w więzieniu. Brata Stanisława w straszny, niesamowity sposób zmasakrowany już w dniu aresztowania,
a następnie w więzieniu już na zeznaniach, na oczach matki i nas, pozostałych członków rodziny, bowiem czynili konfrontację. Na naszych oczach niemal jego zamordowali przywiązanego do ręce i nogi do stołu zeznań zbrodni. Brata Antoniego na naszych oczach wieszano za głowę do góry i opuszczano, a w końcu puścili na niego wilczura tresowanego policyjnego, wytresowanego. Mateczka i siostra i ja, najmłodszy. Ja to wszystko nazywałem. Mam prawo powiedzieć, że ani jedno nazwisko, ani jedna ofiara z tego tytułu nie zaistniała. To było, nazywam to bohaterstwem swego rodzaju, że można to było wytrzymać, przetrzymać ten dramat więzienny. Nawet targnęły się na mocz, który w wyniku fizjologii człowieka ten mocz był tak piekielnie ostry, niemal jak Frasciarkowi. Było to dramatyczne dla mnie przeżycie. Cały okres więzienia. Następnie z początkiem grudnia wywieziono do obozu koncentracyjnego Szutków, gdzie po dwóch tygodniach już pan Gałązka i pan Kowalewski już znaleźli się w krematorium po dwóch tygodniach. No, tam siedzieliśmy, tam pracowaliśmy, tam żyliśmy. No, warunki już były nieco lepsze, nieco lepsze. Ewakuacja 25 stycznia 1945 roku. To już Państwo na pewno wiele widzieli i w filmach, i w książkach, w czasopismach wszelkiego rodzaju. Chociaż to, co słyszymy, co widzimy, nie oddaje w żaden sposób wierności, czyli doznań tego, czego doznawali ci więźniowie. Proszę Państwa, wróciliśmy do domu. Ja, brat, do swojego domu i poszliśmy na podwórze. Spaliśmy pod chmurką, bo domu nie było, rozebrany do fundamentu. Sad wykarczowany, całkowicie zniszczony. Siostra, mateczka w ramach transportu, ewakuacji. Barkami, bo obóz kobiecy, barkami wywożony był. Znalazł się na wyspie Rugia, ale tam zażył się w lesie i już zostały oszkodzone. Proszę Państwa, ale to już ta druga część, tylko chciałem nawiązać to nasze przeżycie, nasze osobiste przeżycie do tego dramatu, jaki tutaj nastąpił wśród tych 50 ofiar. Mogę sądzić z własnych odczuć, ponieważ w nocy w więzieniu już około godziny 22 podstawiono samochody, wywożono więźniów na rozstrzelanie do lasu. Zawsze byłem o tej godzinie gotowy. Sądzę, że takich grobów bezimiennych jest na pewno więcej, ale bezimiennych nieznanych. Staram się być bieżącym, głęboko bieżącym, ale chyba za słaby jestem jako człowiek, że Niemcom, społeczności niemieckiej, po tych zbrodniach, różnych wszystkich zbrodniach i tych tragicznych, tutaj gdzie jesteśmy, ja nie zapomnę i im nie przebaczam.
Dziękuję bardzo.